Za oknem jesień, zima na karku. Poruszmy zatem temat kojarzący się z cieplejszą porą roku. Porozprawiajmy o pływaniu. Główny bohater Free, Haruka Nanase, od zawsze lubił pływać. Już w szkole podstawowej należał do klubu pływackiego, wraz z którego członkami zdobyło wiele nagród w zawodach. Jednym z członków klubu był Rin Matsuoka, który po zakończeniu nauki w podstawówce wyjechał za granicę. Akcja anime rozpoczyna się, kiedy nasi bohaterowie są już w liceum. Pewnego wieczoru przed bohaterami niespodziewanie pojawia się Rin. Młodzian w ogóle nie przypomina dziecka, którym był wiele lat temu. Pełen żalu i gniewu wyzywa Harukę na pojedynek pływacki. W tym miejscu wychodzą największe wady Free. Matsuoka, który był nieobecny w życiu pozostałych chłopaków, nagle powraca w roli młodego, wkurzonego, gniewnego. Na co jest taki wściekły? Tego nie udało mi się ogarnąć. Nanase wypada niewiele lepiej, no bo scena, gdy gość się rozbiera i chce pływać w akwarium w sklepie... Na szczęście pozostali bohaterowie wypadają o wiele normalniej i tworzą przeciwwagę dla Haru i Rina. Pozwoliło to skupić się na fabule anime. Wszystko kręci się tu wokół reaktywacji klubu pływackiego i przygotowaniu do nadchodzących zawodów. Spotkania i treningi klubowe wypadają nie tylko przekonywująco, ale przede wszystkim manifestują, jak radosną i wspaniałą rzeczą jest pływanie. Jako osobie regularnie chodzącej na basen było mi to bardzo miłe. Dodatkowo wplecenie tu i ówdzie elementów komediowych podniosło wigor całego show. Anime jest skierowane głównie do dziewcząt. Co za tym idzie, dostajemy tu trochę fanserwisu dla pań. Na szczęście nie jest on zbyt nachalny i zwykle nie przeszkadzał mi w cieszeniu się seansem. A Haru w stroju kąpielowym i fartuszku wyglądał całkiem uroczo. Free jest sportówką, która skupia się nie tylko na eksponowaniu męskich klat, ale również na miłości do wody i pływania. Polecam to anime żeńskiej części publiczności. Jeśli o facetów chodzi, możecie na to zerknąć. Nie jest złe. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.